Daj mądre przykazania swoje rodom ludzkim, potomkom rodu niebiańskiego i rasy wielkiej, żeby sprawiedliwość zatriumfowała na midgardzkiej ziemi, a kłamstwo zginęło na zawsze ze świata naszego i nie zostało po nim nawet wspomnienie. Oto odpowiedź Peruna. Przykazania Sławian. Czcijcie rodziców swoich i utrzymujcie ich w starości, bo jak wykażecie troskę o nich, tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze. Zachowajcie pamięć o wszystkich przodkach rodów waszych i wasi potomkowie będą pamiętać o was. Brońcie starych i młodych, swoich ojców i matki, synów i córki, gdyż to krewni wasi, mądrość i piękno narodów waszych. Nie twórzcie cudów dla dobra własnego, lecz co wielkie, twórzcie dla dobra rodu swego i rodu niebieskiego. Obmywajcie po pracach ręce wasze, bo kto rąk swych nie obmywa, ten siłę Bożą traci. Pogłębiajcie w dziecięcach swoich miłość do świętej ziemi rasy, żeby nie łakomili się cudami zamorskimi, a mogły same uczynić cuda wspanialsze i piękniejsze ku chwale świętej ziemi waszej. Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro, gdyż przekleństwa na siebie ściągniecie i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty. Kto ucieknie z ziemi swej na obczyznę w poszukiwaniu życia łatwego, ten odstępcom rodu swego nie będzie wybaczenia rodu jego, gdyż odwrócą się bogowie od niego. Nie przechwalajcie się swą siłą, łapiąc za broń, lecz chwalcie się sukcesami na polach bitwy. Zachowujcie w tajemnicy mądrość Bożą, mądrości tajnej cudzoziemcom nie dawajcie. Nie przekonujcie tych ludzi, którzy nie chcą słuchać was i wysłuchiwać słów waszych. Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego, a gdy do was nieszczęście przyjdzie, pomogą mi wam bliźni wasi. Zachowajcie wasze sanktuaria i świątynie od pohańbienia przez cudzoziemców. Jeśli nie zachowacie świątyń świętej rasy i wiary przodków waszych, nawiedzą was lata smutku, krzywd i cierpień. Nie nadużywajcie chmielonych napojów, miejcie umiar w piciu, bo kto alkoholu nadużywa, ten traci ludzki wymiar. Utwierdzajcie na ziemi waszej prawa niebiańskie, które dali wam jaśni bogowie wasi. Żony, odzień męskich nie noście, gdyż kobiecość stracicie, a noście żony to, co wam polega na naturze. Kochajcie żony mężów swoich, gdyż oni obroną i oparciem waszym i całego rodu waszego. Nie zabijajcie dziecięcia w brzuchu matki, gdyż kto zabije dziecię w brzuchu, ściągnie na siebie gniew Boga, Stwórcy jedynego. Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego, gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy,
ten do siebie nieszczęście wzywa. Żyjcie prawami Rita i prawami Boga Roda, Stwórcy jedynego, gdyż tymi prawami żyją wszystkie światy i ziemie we wszystkich wszechświatach. Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary, gdyż Bóg, Stwórca jedyny, jest nad wszystkimi ziemiami i nad wszystkimi światami.